Hej, z tej strony Filias Fok i witam was w czwartym odcinku ZTS-a! Miałem mały problem poprzednio i musiałem wystartować misję, dlatego pada deszcz. Okej, więc teraz już jest normalnie, więc jedziemy. Okej. Znowu ja mam ten problem. Przepraszam, jak będzie czasami kamera źle ustawiona. O nie! A nie! Nie to. Wiem, tylko... Nie grałem od ostatniego czasu nagrywek BTS-a i... a miałem trochę roboty. Więc trochę zapomniałem o ich, bo nawet z tej tego wrażenia, że znowu mogę zagrać na nagraniu. Aż przekroczyłem prędkość. Robimy tą trasę, co ostatnio. Tak, czwarty odcinek. Więc... Super, nikogo nie ma w domu, więc mogę nagrać coś. Przepraszam za te głosy, co były na ostatnich filmach trzech, ale nagrywałem to w jednym dniu, w jednej godzinie. Teraz mam nadzieję, że będzie lepiej. Wy oglądacie ten odcinek w następną środę, a u mnie jest dzień wydania pierwszego odcinka, czyli pierwszy poniedziałek listopada. Postaram się nie przejęzyczać i kamerą też trochę ruszać, żebyście widzieli więcej. O właśnie, i tak się kończy moje ruszanie kamerą. Jeżeli ktoś to ogląda, bo widziałem, że pierwszy film prawie nikt nie oglądał. Widziałem, że widziały go tylko dwie osoby. A jest naprawdę fajny. Kto pamięta tą... Jest to łapka w górę. O, tu przestało padać. Tam pada? A tu już nie. Nie wiem, jak się trąbi. No, przekręcić. Mam nadzieję, że za niedługo wiecie. Tutaj raczej nie będzie autostrady, skąd to wiem, bo jak patrzyłem na trasę, tutaj musimy zjechać. Tutaj czasami mogę sobie pomagać strzałkami, żeby zjechać dobrze. Właśnie na takich zakrętach. Teraz jesteśmy w Polsce i jedziemy do Poznania. 190 km. Więc oh yeah. Więc cały dzień. Podzielę ten odcinek może na dwa, bo to jest jednak cała długa trasa. A tu mi co? Jadę drogą A9 cały czas. Kto to? A i pamiętajcie, żeby dostać się do mojej firmy transportowej, zostawcie subskrypcję na moim kanale. A jeżeli film wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę. Przepraszam, że tak ostatnio żebrzę o te łapki, ale naprawdę jest krucho. O, tam był właśnie znak, że jadę do Poznania. Co ta policja tu robiła? Popatrzcie się. Tutaj piękna polska wieś. Mam nadzieję, że nie będzie. O, kolejny wypadek. Albo prace drogowe, albo wypadek. Nie, prace drogowe. To już wiadomo, co ta policja tu robiła. Coś tu budują. O, kolejna ciężarówka, tym razem z drogimi samochodami marki jakiejś tam. Dobra, możemy jechać maksymalnie, to znaczy ja mogę jechać maksymalnie 70. I pamiętajcie, że dalej jak nagrywam filmy ZTS-a, to trwa festiwal wpadek. Więc piszcie w komentarzach, ile się pojawiły wpadki w pierwszym filmie, zaraz za niedługo pod
tuż po nakręceniu tego filmu w miejscach, w których mówiłem w stawie ankiety. Ale podczas montażu nie mogłem tego zrobić tak szczerze, bo to się już robi po wrzuceniu. O panie, co pan robisz? Ja tu jadę. Jedziemy prosto do Poznania. Wiem, tutaj też się da włączać radio. Nie pisaliście mi o tym, a to się sam dowiedziałem, jak pierwszy raz jak grałem za którymś razem. Okej, więc jedziemy. Tutaj piękny kraj, obrazy jak zwykle są. Przepraszam, że taka niska jakość, ale na tyle mi pozwala ciemność i telefon. O. Na szczęście tu możemy jechać prosto do Poznania. Wiem, że dla większości widzów te odcinki mogą być nudne, ale jeżeli chcecie, mogę sobie nakręcić odcinki z X-Plane'a i tu i w X-Plane'ie będzie mi się łatwiej ogólnie wszystko robić. Okej, za pierwszą próbą miałem mały problem z pedałami i kierownicą, ale teraz już jest lepiej, więc dlatego to nagrywam. Jeżeli to oglądacie, to znaczy, że nic. Znaczy, że do tej pory nic się nie stało. Och! Z tej ekscytacji aż przekroczyłem prędkość znowu. A tak w ogóle opowiem może wam żart. Co robi saper na scenie? Rozbraja bomby. Nie stracę. Jeszcze raz. Co robi saper na scenie? Rozbraja widzów. Nie słyszałem do... oklasków za pierwszym i drugim razem. Za pierwszej tak się mi nie należało. Ło! Wiecie, co ten znak oznacza? To znaczy, że tu jest niedaleko fotoradar. Więc może będę jechał przepisowo. Co wy na to? Może będę jechał przepis. Może będę jechał przepisowo. Co wy na to? Okej, więc... to może zająć dwa odcinki. Ta trasa może zająć dwa odcinki. Wiem, że się powtarzam ciągle, ale... no, lubię się powtarzać. 90. A ja dalej mogę jechać się 70. Super. Naprawdę super. Mam nadzieję, że fotoradar mi nie szczelił fotki. Mam nadzieję, że... to radar mi nie szczelił selfie. Oj, lepiej zjadę na ten parking, będą większe emocje. Zjazdy w nocy. Okej, wyłączamy silnik. Idziemy spać. Aha, ja teraz coś ciszę, bo jest ta wkurzająca muzyczka. Jest czwartek. Przepraszam za to, ale musiałem. O 6, a jest 5. Jedna godzina drogi, 90 km zostało. Więc nieźle. Phileas Fogg, pamiętaj, że to nie Anglia. Phileas Fogg 2020. Pamiętaj, że to nie Anglia. O kurde. Byłoby nieźle, gdybym wjechał w policję. Swoją drogą mogę zrobić kiedyś taki test. Ale nie na misji. Tylko na live'ie jakimś. I spróbuję wdrożyć ten pomysł z kamerką internetową. Więc będę mógł robić streamy. Co wy na to? Na przykład na jednej z dłuższej trasy w Eurotracku stream. No co wy na to? Będziecie znać w komentarzach. Tak samo mile są widziane wszystkie wpadki. Tego jeszcze nie przechodziłem tak szczerze. Naprawdę? Kontrola graniczna?
Wow! No, ej, ja tego naprawdę nie przechodziłem. To jest cisza gry. Jeżeli się uda, to na tym odcinku może zaczniemy drugą misję. Zostało 10 minut i 17. Okej, jedziemy prosto. Okej, tu można tak. I chyba będzie zjechał autostradę. Jest! Autostrada! Ja! Szczęście. Przynajmniej pamiętacie to z pierwszego odcinka? Że jak prawie wykoziołkowałem. I ja na tej drodze jeszcze nigdy nie jechałem, przysięgam. Przysięgam, na tej drodze jeszcze nie jechałem. Jakie przysięga na kierowcę Filiasa, na tej drodze jeszcze nigdy nie. Trzy razy powtarzam. Okej, przynajmniej możemy jechać szybszą prędkością. Przynajmniej nie mogę jechać szybszą prędkością, więc. Jeszcze. O 7. Klient spodziewa się dostawy. Ło! Luz. O, ja tutaj zjadę. Po co się mnie zapytacie? No, żeby zatankować! A po co zjeżdżam na stację benzynową? Wy tego nie widzicie, ale ja mam niski poziom paliwa. Nie! Nie chcę radia! Pomyliłem. O. Okej, więc... E? Enter. Do pełna leje. Nie? Do pełna. O kurde. Cena jak z kosmosa już tu tam. Już tam wychodzi. Naprawdę. Cena jak z kosmosa już tam wychodzi. O, dobra. Jedziemy. Jedziemy. Silnik włączony. Tu zjazd, proszę bardzo. Tu proszę bardzo zjazd. Jakby to była jakaś granica normalnie. Bo była. Więc przyspieszamy. Przepraszam za te długie przerwy, ale... A2. Przed. Wtedy normalnie 70. Tutaj piękne widoki są. Ło kurde, jak pięknie. Ja tutaj... Ja tutaj patrzę na prędkość. Mam nadzieję, że... Pamiętacie ten... Że długo patrzyłem się tak. Ale przepraszam, teraz się postarałem. I przez przypadek wstałem drugi odcinek, który już jest na kanale. Nie, to jest... Ta muzyczka, której nie lubię. Jak się w ogóle używa migaczy? Na pewno nie w taki sposób. 13. 13 minut, więc... A już 35 minut, no to zrobimy to na spokojnie. To zlecenie na jednym odcinku. A już się bałem. Super, tam prace logowe są. Dobrze, że... Chociaż nie ma foto. Jakbyście nie wiedzieli, to tutaj znowu jest punkt graniczny. A do innego miasta nie jadę. Do innego kraju nie jadę. Tylko do innego miasta. Dzień dobry. A nie, wineta. Winietka. Żeby jechać na autostradzie to jest. Więc to logiczne. Cebulandia.
logiczne, to dla mnie. Tak przynajmniej spokojniejsze. Już jadę. Powodzenia. Nie dziwcie się, że ja nie cierpię jeździć po Polsce. Znaczy lubię, ale w Eurotrucku to podziękuję. Co chwilę jakieś winietki na... No nawet po Chorwacji tak dni tego nie ma. A byłem kilka razy w Chorwacji. O, tam już jest punkt dostawy. No to może byście się puknęli w głowę i przestali robić tyle prac drogowych. Okej, super, tu zjazd. Pięknie. Bo naprawdę, ta nasza niby taka świetna Polska, ale z drogami to koszmar. O, przyczepa kempingowa. Super. Dobra. Jedziemy na Szczecin. To znaczy ja już jechałem z Jedziemy na Poznań. No, odkryto miasto Poznań. Pięknie. Są jak na razie cała flota miast, do których ja mogę jeździć. Wow! Uszkodzenie naczepy? Serio? Poznań. Witajcie w Poznaniu. Tu zjazd pięknie. Ja Poznania nie znam, ale daliby mi misję do Krakowa. Tam jest chyba centrum Poznania. Wow. Zorientowanie się po wieżowca. I am very smart. I czerwone światło na koniec. Zwolcie, że trąbne. Serio, nie rozpocznę następnej misji. Nie wiem, jaka firma potrzebuje drewno. Nie wiem, jaka firma na otwartej naczepie przewozi pieniądze. Ale to Polska. Okej, więc wybieram. Zagrajmy bezpiecznie. Czy nie? Super. Więc muszę trochę wycofać. O kurde! O kurde, panie Felek! Kurde, panie Felek! Ale przynajmniej zdobędę dodatkowego expa. Okej. Przepraszam za to przesunięcie, ale już. No. Jedź. Stop, stop, stop. Wycofaj. Jeszcze trochę. Już wiecie, dlaczego na takich odcinkach po prostu nie chcę tego robić. I te. Okej, więc kontynuujemy. Szybkie zlecenie. No, no to... Więc to zrobimy sobie w następnym odcinku. A ja was... Oczywiście od razu na starcie misji... Żegnam i cześć. To byłem ja, Filias Fok, i cześć.